Małżeństwa są zawierane w niebie. Małżeństwa są robione w niebie. Kontynuując ten temat, kolejnym punktem, którym musimy się zająć, to jest kwestia, gdzie będziemy mieszkać. Nie wszyscy nowożeńcy są w stanie znaleźć odpowiednie miejsce do zamieszkania. Choć problem mieszkaniowy z pewnością nie jest tak dotkliwy, jak jeszcze pokolenie czy kilka lat temu. Przy wyborze domu naturalnie należy wziąć pod uwagę wiele czynników: zatrudnienie, usługi publiczne, ewentualnie szkoły. Ale jedną bardzo ważną kwestią jest to, aby znajdować się wystarczająco blisko, aby móc dotrzeć do lokalnego zgromadzenia. Kiedy lud izraelski przemierzał pustynię, miejsce kultu, przybytek znajdował się w środku obozu. Kapłani i lewici mieli swoje namioty blisko niego, podczas gdy wszystkie inne plemiona obozowały wokół niego po trzy plemiona z każdej strony. Kiedy weszli do ziemi obiecanej, to sam Bóg wybrał miejsce, w którym ustanowił swoje imię. Jerozolima, jak widzimy na mapie, była tak centralnie położona, że Izraelici z każdej części kraju mogli dostać się do świątyni, aby obchodzić święta pańskie. Wybór domu, który nie jest w zasięgu lokalnego zgromadzenia, może z czasem doprowadzić do nieregularnego uczęszczania na zgromadzenia do imienia Pana, a nawet do wpadania do kościoła za rogiem dla wygody, co w końcu może doprowadzić do tego, że w ogóle nie będziemy chodzić na nabożeństwa. Wybór domu, który nie jest w zasięgu lokalnego zgromadzenia, może czasem doprowadzić do nieregularnego uczęszczania na zgromadzenia do imienia Pana Jezusa. A nawet do wpadania do kościoła za rogiem dla wygody, co w końcu może doprowadzić do tego, że w ogóle nie będziemy zgromadzać się zgodnie z myślami Bożymi. Może to brzmi nieprawdopodobnie i pesymistycznie, ale doświadczenie uczy, że taka kolej rzeczy jest aż nazbyt częsta. Jest to satysfakcjonujące, gdy mamy wystarczająco duży dom, aby móc przyjmować lud Boży, ale musimy wystrzegać się bycia dumnymi z domu, że trzymamy wszystkich ludzi, gości pod wrażeniem. Dokładnie tak. Jest to satysfakcjonujące, gdy mamy wystarczająco duży dom, aby móc przyjmować lud Boży w gościach. Ale musimy wystrzegać się bycia tak dumnymi z domu, że trzymamy wszystkich gości na dystans, albo przyjmujemy ich tylko wtedy, gdy możemy przygotować się na tyle, aby zrobić na nich wrażenie. Niezależnie od tego, czy jest on ciasny, czy przestronny, musimy pamiętać, że nasz dom jest jednym z darów Bożych, z którego należy korzystać tak, jak On to uczynił. Jaką pociechą musiało być dla naszego błogosławionego Pana zaproszenie do domu Marty i Marii lub gościnnej pary w Emaus. Apostołowie również byli zadowoleni z takich zaproszeń i jest to przywilej gościć tych, którzy są Chrystusowi. Możemy się cieszyć, gdy możemy gustownie wyposażyć nasze domy, ale musimy pamiętać, że jesteśmy pielgrzymami w drodze do domu w niebie. Król Ezechiasz został zapytany, co widzieli w twoim domu, gdy z dumą pokazywał swoje skarby wysłannikom babilońskim. Wszystko, co on i jego ojcowie zgromadzili, zostało mu powiedziane przez proroka, że zostanie zabrane do Babilonu. Chrześcijanie również powinni trzymać wszystkie ziemskie posiadłości luźną ręką, aby w razie wezwania do porzucenia wszystkiego, na przykład aby pójść i służyć mu na polu misyjnym, nie stawiali naszych posiadłości
swoich posiadłości na drodze do bycia posłusznym Mu. On dał nam wszystkie rzeczy bogato i obficie. Abyśmy się nimi cieszyli, ale one nadal są Jego i mamy obowiązek być wiernymi szafarzami tego, co On nam powierzył. Co mamy dać? Żaden dom nie może być prowadzony bez jakiegoś budżetu, a obowiązkiem obojga partnerów jest dopilnowanie, by żyli w granicach swoich możliwości, w tym jak we wszystkim innym. Miłość jest wypełnieniem prawa. Nie ma żadnego powodu, dla którego żona nie miałaby od czasu do czasu poczęstować gości czymś pysznym albo ubrać się w coś ładnego. Nie ma żadnego powodu, dla którego żona nie miałaby od czasu do czasu zasilić swą szafę ładnym ubraniem, ani też nie jest złe, aby mąż kupił sobie książkę lub oddał się nieszkodliwemu hobby, jeśli budżet na to pozwala. W Nowym Testamencie czytamy, że Bóg daje nam obficie wszystko, abyśmy się cieszyli, jak mówi nam pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 17 werset, ale ta sama część Pisma Świętego mówi nam, że jesteśmy odpowiedzialni za mądre korzystanie z naszego bogactwa, jakkolwiek ograniczone może się nam wydawać. Dlatego też następny werset zachęca tych, którzy posiadają wygodne środki do czynienia dobra, do bycia bogatymi w dobre uczynki, gotowymi do rozdzielania, chętnymi do przekazywania, czyli do dzielenia się tym, co mamy, z innymi. To, jak zauważa apostoł, nie jest tylko obowiązkiem, ale inwestycją, gromadzeniem dla siebie dobrego fundamentu na przyszły czas, a jednocześnie gromadzeniem tego, co jest prawdziwym życiem, życia wiecznego. Nasz Pan mówił o tym, że dzieci tego świata są mądrzejsze w swojej sferze niż dzieci światłości, jak czytamy to w Łukasza 16:8. I wskazał, że nasza wierność w tym, co najmniejsze, w tym przypadku bogactwo materialne, jest wskaźnikiem wierności w rzeczach duchowych. Nie każdy właściciel domu prowadzi pisemne rozliczenia dochodów i wydatków, ale nie jest złym pomysłem przynajmniej zacząć w ten sposób, aby uniknąć popadnięcia w długi, a tym samym zepsucia naszego świadectwa przed światem. Znany jest przykład kaznodziei, którego tematem były pieniądze. Miał on trzy nagłówki w swoim wykładzie. Pierwszy, zdobądź wszystko, co możesz, następnie oszczędzaj wszystko, co możesz, i trzeci, który zdenerwował przynajmniej jednego członka jego zgromadzenia, kongregacji, dawaj wszystko, co możesz. Możemy nie zgadzać się z chwytającym duchem, który mógłby być pierwszym w pierwszym punkcie, ale Pan Jezus nie pozostawił nam wątpliwości, że bardziej błogosławione jest dawać, aniżeli otrzymywać. Tak mówią Dzieje Apostolskie 20:35. On i jego uczniowie nigdy nie byli bogaci, ale Judasz, ich skarbnik, musiał być wielokrotnie instruowany, aby dać coś ubogim, a także kupować to, co było niezbędne na święta Pana. Pod prawem lud izraelski miał nakazane dawać dziesiątą część wszystkich swoich dochodów lewitom, którzy z kolei dawali dziesiątą część swoich dochodów kapłanom. Nie jesteśmy pod prawem, ale wierzący ma dziś możliwość inwestowania w to, co przynosi chwałę Bogu i przyniesie owoc na wieczność. Czy możemy dawać mniej niż Izrael w dawnych czasach? Z dawnych czasów jest wiele wezwań na nasze portfele. Jest wiele wezwań do naszych portfeli. I nie zawsze możemy zdecydować, która sprawa najbardziej potrzebuje naszego wsparcia, więc w tym zakresie musimy ciągle
modlić się: Panie, co chcesz, abym uczynił? Tajemnica Pana jest z tymi, którzy się Go boją. Psalm 25, 14. A jeśli pozostawać będziecie w bliskości do Niego, On da mądrość i w tej, i każdej innej sprawie. Jak mamy dawać jest kolejną wskazówką. Listy Pawła zawierają jasne wskazówki dotyczące chrześcijańskiego dawania. Choć starał się jak najdłużej utrzymać siebie i swoich towarzyszy, pracując własnymi rękami, Paweł mógł się cieszyć, gdy święci Filipianie posyłali mu raz po raz, gdy był w potrzebie. Tak czytamy przecież w liście do Filipian 4,16. A Koryntianom poświęcił dwa rozdziały swojego drugiego listu na temat posługiwania świętym, o czym czytamy w drugim liście do Koryntian, 8 i 9 rozdział. Jednym z najbardziej wymownych wersetów tej części jest drugi list do Koryntian, 9 rozdział, 7 werset. Każdy człowiek jak chce w swoim sercu, tak niech daje, nie z żalem ani z konieczności, bo Bóg kocha radosnego dawcę. Już w Starym Testamencie, na przykład, gdy potrzebne były materiały do budowy przybytku lub świątyni, podkreślano, że każdy, kto dawał, czynił to chętnie swoim sercem. Czytamy tak przecież w Księdze Wyjścia 25:2. Albo w pierwszej księdze Kronik 29:9. O ileż bardziej my, którzy jesteśmy wysoce uprzywilejowani, a także ogólnie rzecz biorąc, bardziej zamożni niż ci, którzy w tamtych czasach chętnie dawali na służbę Bożą, potrzebujemy zbadać nasze serca i chętnie dawać na dzieło Pana, czy to w kraju, czy za granicą. Koryntianie byli zachęcani do dawania, ponieważ znali łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Tak jest napisane. Znali łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że chociaż był bogaty, to jednak dla was stał się ubogim, abyście wy przez ubóstwo Jego byli bogaci. Tak mówi Słowo Boże w drugim liście do Koryntian 8:9. Po pierwsze, musi to być dawanie regularne. Chaotyczne dawanie często kończy się brakiem dawania. Cotygodniowe zbiórki są wspomniane w pierwszym liście Pawła do Koryntu. Pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was złoży w swoim magazynie, jak mu Bóg dopomógł. Tak jest napisane w pierwszym liście do Koryntian 16:2. Pewna starsza wdowa, u której były biblijne małe grupy, jest tutaj dobrym przykładem. Spotkania odbywały się kiedyś w jej domu, ale po śmierci męża towarzystwo rozproszyło się, a ona została sama. Kiedy ją opuszczaliśmy, nalegała, aby dać nam dużą sumę na pracę pańską. Czy nie popełniłaś błędu? Zapytano ją. Nie, odpowiedziała, kładę to przez każdy dzień pański, gdy siedzę sama i to jest to, co zebrałam. Jest to piękny przykład, kiedy pewna starsza wdowa, u której były grupy biblijne, małe grupy biblijne, jest ta sytuacja opisana tak, że spotkania odbywały się kiedyś w jej domu, ale po śmierci męża towarzystwo się rozproszyło. A ona została sama. Kiedy ją odwiedziliśmy po dłuższej przerwie w kontaktach, nalegała, abyśmy przyjęli dużą sumę na pracę pańską. Czy nie popełniłaś błędu? Zapytano ją.
Nie, odpowiedziała, kładę to przez każdy dzień pański, gdy siedzę sama i to jest to, co zebrałam. Apostoł wiedział, że jeśli święci odkładają trochę co tydzień, to po jego przybyciu do Koryntu będzie spora suma dla ubogich w Jerozolimie. Jeżeli będziemy dawać, jak Bóg raczył, to nie będzie potrzeby narzekać na niedostateczne wsparcie dla pracy pańskiej. Smutno jest myśleć, że wiele wartościowych działań chrześcijańskich musi być ograniczanych, ponieważ inni wierzący wstrzymują swoje dary. Pan pochwalił ubogą wdowę, która dała wszystko, co miała, chociaż było to na utrzymanie budynku, który według jego słów miał być zniszczony z powodu niewierności tych, którzy tam służyli. Dała to Panu, a Pan chętnie to przyjął, tak jak przyjął wszelką dobroć okazaną najmniejszym z tych braci moich. Nie jest tak, że powinniśmy dawać bezkrytycznie wszystkim organizacjom charytatywnym, które apelują o fundusze. Nie mamy rzucać psom tego, co święte. Nawet w tej sprawie możemy modlić się o mądrość, a jesteśmy pewni, że Bóg nam jej udzieli. O Koryntianach czytamy, że najpierw oddali siebie samych Panu, bo tak mówi nam drugi list do Koryntian. 8:5. A więc ich dary były do przyjęcia. W tym widzimy, że dawanie nie ogranicza się do pieniędzy. Jeżeli oddaliśmy się Panu, nasz czas, nasze talenty, nasze domy i wszystko, co mamy, może być użyte w Jego służbie. Musimy jednak zachować pewną perspektywę. Jeżeli nasza uwaga poświęcona sprawom pańskim koliduje z naszymi obowiązkami domowymi i rodzinnymi, to możemy zmierzać ku domowej katastrofie. Ale jeżeli nasze świeckie zobowiązania uniemożliwiają nam dotarcie na zebranie modlitewne lub udzielenie się w pracy pańskiej, to grozi nam uroczysta reprymenda skierowana niegdyś do ziemskiego ludu Bożego. Czy człowiek okradnie Boga? Wy zaś okradacie mnie w dziesięcinach i ofiarach. Malachiasza 3:8. Dzięki Bogu, jeśli jesteśmy chętni i posłuszni, jak wynika z kolejnych wersetów, On jest gotów otworzyć okna niebieskie i wylać na nas błogosławieństwo, że nie będzie dość miejsca, aby je przyjąć. Tak mówi Malachiasza 3:10. Niech nasze domy będą jak te w Betanii i Emaus, gdzie Zbawiciel mógł czuć się jak w domu, a Jego swoi mogli Mu służyć i cieszyć się Jego towarzystwem, prawdziwym przedsmakiem błogosławień z miejsca przygotowanego w domu Ojca.